No dobra, pograjmy se z Olokiem. I to już chyba będzie dzisiaj ostatni, tak? Nawet na pewno. Bo mi się obwody przepaliły na każdym możliwym polu. Dziękuję bardzo serdecznie za kolejne dunoty. Teraz trzeba by je jeszcze dodać. Więc China moment. Pyk, 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 pyk. Twoja dusza będzie moja! Stoisz przed! Pyk, 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 pyk. Okej. Czy ja chcę tego duplikatora na łapie trzymać? On będzie po lewej i się kombi z tym czarem. No dobra, spróbujmy. No go ten raczej, tak dla tempa. Bam. Spoko, to może być. No i spróbujmy zrobić tak. Nie grałem tym jeszcze, więc zaznaczuję trochę. I teraz tak. Fuck you. Gościu, co ty se myślisz? Chamstwo i prostactwo. No dobra, to wjazd w niego. Nic z tym nie zrobię. To mamy ogarnięte. Okej, chwilę. Zrobimy sobie to inaczej, żeby to było bardziej super cool. Lup. Slipknot. Lup. I teraz możemy spokojnie wjechać z tym Mirkiem i z tym Mirkiem, prawda? Myślę, że nic nie stoi nam na przeszkodzie, by tego dokonać. Więc let's go! Bum. Gra gitareczka. Dobrze. A my tutaj lecimy w tle dalej. Tematami równie ważnymi. I dolecieliśmy. O, pięknie. Strykup, 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 strykup. No naprawdę, stary, masz dwóch dumpsejerów. Chłopie, pochłocie. Masz dwóch dumpsejerów. Zagranie? Chwilę, jak zagram tak, zjadę go na 8, ale to jest greedy as fuck. Tak szczerze powiedziawszy, to nic nie daje. Dobra, zabijemy tego. No i dorzućmy tych miraczków. Przestań nie majpować. Okej. Jeżeli goście chodzi o czat, to dajcie mi sekund kilka. Chwilowo dodaję piosenki. Witam cię bardzo serdecznie, moi subskryberów. Dziękuję Patrykowi za wspieranie kanału. 9 raz z rzędu, 10 Patryk wielokrotny. Thank you so much, my friend. 9 gift subs in the channel. No trochę do bani. Nie. Ale trudno się mówi. Bum. Bum. Bum, 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 bum. Zabicie cię będzie aktem łaski. Zabicie mnie naprawdę będzie aktem łaski. A nawet może i podpaski.
może być. Nie ma tragedii. Naprawdę masz odpowiedź na to. Tych dwóch cholernych baranów na starcie. Mi popsuło pomysł na grę. Chwila. Kilniemy, rzucimy za 0, rzucimy za 5. To zdiskardujemy, a tu karteczkę dobierzemy. Kolesecik. No muszę przyznać, że w sam... w porę. W sensie. Dobra, tutaj mamy, lecimy to. Tu mamy takie. Boom. Tu mamy takie. Boom. Tu mamy takie. Tu mamy takie. What the fuck? Soul Fire. No zabiję to, chociaż tak mi się to nie podoba, że szkoda gadać, no ale już niech będzie. Już niech mu będzie. Zaraz rozbłysnę. O! Dobry toperek. No prawie. Spellblade Collect trochę lepszy. I o, ogarnąłem muzykę. Ale ze mnie kozak. Dobrze, możemy grać dalej w takim razie. I teraz tak. Jeszcze sprawdzimy, czy tu wszystko gra. Gdzie jest tu Spotify? A, wychodzi na to, że powinno grać. A, jakby ktoś jeszcze chciał jakąś piosenkę dzisiaj puścić, to sugeruję nie próbować, bo tych piosenek raczej nie, jest za dużo do ten pierwszej. W sensie szybciej skończę, niż one się skończą. Stream. Pan Kret, powiadasz. No dobrze, no to my pan Keleset. W takim układzie. Okej, okay, to działa. Wszystko działa. Powiedz mi może skąd tyle ludzi zaczęło oglądać KS-a. Dodatek dzisiaj wyszedł. No połączenie tych dwóch kart będzie trudne. No dobra, to zrobimy tak, żeby tury nie tracić. Spalić trzy średnie łamane na słabe legendy, czy aby zrobić ten spell do tego Zoloka? Legendy to klonował Ala Kirkeiren. No klonowała, to co tam jest, to może spalić, ale dwie pozostałe to raczej bym nie palił. Myślisz, że Hemet w mecha Ketundeku ma rację bytu? Myślę, że średnią. Jak mam 5 razy, 11 razy 5 gwiazdkowych, to w altarze zniszczyć te 3 gwiazdkowe. Nie? Chyba?
A czemu chcesz je zniszczyć? Czaję. O, ty gnoju. No, jeszcze teraz nikt mi zamrozi obydwóch, to już w ogóle będzie super. Zabawa. Żeby zostawić same 4 gwiazdkowe, do zrobienia 5 gwiazdkowych. Ale zdaję sobie sprawę do tego, że żeby zrobić 5 gwiazdkowych Heroesów 4 gwiazdkowych, potrzebujesz 3 gwiazdkowych. Da? Czy nie da? Ile jeszcze to będzie trwało? Ile jeszcze to będzie trwało? Co można zrobić na nowej planszy? Nie wiem, ziomeczku. Naprawdę, już... Taką rzecz jak plansza, to chyba każdy sobie może sam przeklikać. Nie, chyba, nie trzeba chyba tego oglądać w internecie. Już dajmy temu spokój, bo... Są ważniejsze rzeczy do ogarnięcia. Niż możliwości przeklikiwania planszy. Tak przynajmniej mi się wydaje. Może jestem w błędzie. Może dla niektórych to priorytet najwyższej wagi państwowej. Kill mi nic nie daje. A jakby rzucić... A nie, chcę tego surfa. Chociaż może chcę tego surfa, ale... Chwilę, mogę rzucić to i mogę rzucić to. I strajdować tak i tak. I to wydaje się być spoko. Zobaczmy jeszcze, co dobiorę z tego. Happy Ghoul, no to tym bardziej. Wjeżdżamy tym za Friko, to tradujemy i graj. Co ja mam zrobić, jak mam do przywołania z 20 bohaterów 4 gwiazdkowych, a miejsca brak? A, no jak masz miejsca brak, no to możesz coś tam popalić, no ale do... Już z głową. Albo powiększę ilość miejsca. No chyba nie powinien mnie zabić, taką mam przynajmniej cichą nadzieję. Dużo na rynku. Czy my chcemy je teraz zagrać? Mogę spróbować zagrać tak. Zabić to, jak wypadnie ten, to zagram to, jak wypadnie to, to zagram to. Jak wypadnie to, to pomyślę. Okej. Ale chwilę, czy mi się to teraz opłaca grać? Chyba tak średnio. To w następnej grze zagram, mając więcej many. Tak myślę. To na chillku. Taki mireczek. No to co, wleci silence z tym, nie? Tu silence, tu ten. Tego nie tradujemy, a tym w mordę. Boże, Luki, co ty do mnie mówisz? Będzie na kanale Whizbang The Wonderful. Tak! Planuję zrobić cotygodniową porcję pojedynków Whizbang Wonderfulem. Będzie to na przykład środa i będzie 5 gierek Whizbangiem. Takich, wiecie, jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta po kolei. I będziemy się tak bawić. Nie wiem. To jeszcze jest temat do przedyskutowania, ale nie na dzisiaj.
Do kapłana jest co, Zen zmienia taki w sumie takie kombo z tym gościem, co daje wrogowi stronnika 08. I jak się go zabija, dostaje się te czary, kojarzysz. Opis do legendy kapłana, nie, nie, nie. Proszę, proszę, Luki, uśmiechnąłem się. Sorry, nie, bo strasznie ten, kurde, zagubiłem. Bo nagle na streamie zaczęło się dziać dużo rzeczy, a zazwyczaj jest cisza i spokój i w ogóle i tak dalej. A tu dzisiaj boom, donaty, boom, piosenki, boom, deki, boom, coś tam. I w moim mózgu zrobił się kisiel, znaczy z mojego mózgu zrobił się kisiel konkretnie rzecz biorąc. Czy ja mam takie piękne zagranie zrobić w pierwszej turze? A dawaj. Był już opening, czy będzie? A zgadnij, jak myślisz? Okej. Okay. W sumie to nie okej. Okay. W sumie to bardzo źle. Bardzo, bardzo źle. W imię światłości. Bardzo mega źle. No i jeszcze zagraj Happy Ghoula. Ja pierdolę, no chyba se jaja robisz. Druga tura, 5 kreatur. Ekstra. No nie wiem, raczej bez szans. Mi się coś wydaje. Coś mi się tak wydaje, że to raczej bez szans. Pierdolę. Po prostu pierdolę, to jedyny komentarz, jaki mi przychodzi do głowy. Wiem, jak działa Herzog, wiem, jak działają karcianki, wiem, jak działa RNG. Nie zmienia to faktu, że jak dostaję od ziomka 5 kreatur, kurwa, w drugiej turze, a ja jedyne, co mogę zrobić, to zagrać ziomka 2-1 do nothing w pierwszej i 3-2 jebnij mi 3 w mordę w drugiej, to po prostu dostaję nerwicy. O Jezu! Mecha Jaraxus kontra... Mecha Kaktus. Jak tam dzisiaj minął dzień? Ja spoko. Nowy dodatek, a ty grasz z Zoo. Mazemar, to jest jeszcze lepsze, czy to wszystko? Będziesz stawiał jakieś deki na YouTubie, czy poczekasz na jakieś ustatkowanie? Będę stawiał deki na YouTuba. No ja pierdolę, no kurwa, no nie wierzę, no. Okej, no to nie jest złe. Jeszcze pytanie, co on zrobi? To, że to jest, nie jest złe, nie znaczy, że to coś dala. Zdiskarduj się to zbufowane coś. Dobrze.
Słodko. Chodziło mi o tego stronnika, bo też, że z 8 many 6-6 daj wrogowi, gdy zginie, daj jakiś czar legendarny. Czar legendarny wróg nie będzie mógł dać jej silenca. No ale to jest bez sensu combo. Bo, znaczy, to takie wiesz, no, zagraj useless kartę z drugą kartą, żeby dobrać jakąś kartę, to takie, no, to nie wiem, no, ja nie widzę w tym żadnego jakiegoś większego sensu. Jeżeli o to... Jeżeli o to pytasz, go for Kale. Litwo, ojczyzna moja, a tu w tym deku duchowa bomba może by się sprawdzała. Ale co, w tym deku? A na jaki wuj? Chodzi ci o ten czar za dwa? Nie, no masz Soulfire'a, ziomek. Jest ciutkę lepszy. Co za muzyka w tle, wykrzyknik song. O, super. Propsuję. Ile daj najbardziej na zwolennikowi. Okej. Poczuj moc światłości. Oj. O Boże. Moja łapa. Kurde, fajny dzień. Podobał mi się. Tylko się zmęczyłem. No powiem wam, że to streamowanie to jednak nie jest lekka praca. To jest naprawdę jak kopalnie w rowów. Kopanie rowów, znaczy się. Miałem powiedzieć. Gotowe. No. No, goście. Uspokoiło się trochę. Północny wiatr przybył w nasze ten okręgi. Co my tu jeszcze mamy włączone? Photoshopa. Trzeba by zapisać project, żeby się nie stresował. Co to jest? Aha, audio tamto. A w sumie teraz może to dam tutaj. A może tutaj. Przypnę do paska. Zajebiście. Jest super. Ci górnicy nie wiedzą, co to ciężka praca. No nie wiedzą, nie wiedzą. Panie, taki górnik, tak jakby przyszedł postreamować to 2 godziny i by padł. Mówię ci. Taka prawda. No ciężka robota, ciężka harówka ogólnie rzecz biorąc. Ile wpadło legend na pakiety? Nie wiem, 8? Jaką postać widziałbyś jako portret zamiast Marfuriona i Lunary? Wiesz co, powiem ci tak szczerze, że myślę, że Hamul byłby dobry, tak mi się wydaje. Ile polecasz czekać, żeby craftować deki? No tydzień, dwa, no wiesz, no wystarczy patrzeć, ci się deki zmieniają, nie? Jak się będą deki zmieniać, no to jeszcze nie, no jak się nie będą zmieniać i będzie grać pin deków na krzyżówku, no to znaczy wtedy jest spoko opcja. Dobra, to out, to out. Myślę, że buff i jedziemy z koksem. To prawda, Shringray pewnie wleci teraz, ale już trudno. Jest jakaś legenda, którą będziesz chciał zrobić złotą? Nie, nie ma żadnej. Jedna legenda na 41 paczek to unlucky, tak, unlucky. Świętą światłość. Oj, chyba się komuś coś pomyliło. Nie chcę przesadzać, bo on... Ja nie wiem, na co gram. I wolę nie robić jakichś głupich zagrań. Zrobimy sobie na spokojnie. Tutaj trejdzik, tutaj trejdzik.
Wryj, wryj. I myślę, że gula nawet tego mniejszego dorzuca. Graj se. No w taki dzień jak smaży słońce wysiedzieć, to pewnie ci ciężko z tym oświetleniem. Żeby nie było, żartowałem z tymi górnikami i kopaniem rowów. Bo jeszcze ktoś potraktuje to poważnie. A co do wysiedzenia, wiesz co, chyba już przywykłem nawet. Mam takie wrażenie, bo nawet nie jest mi gorąco. Chyba, że się ochłodziło czy coś. Czy mam jeszcze jakieś miejsce w Guild Fighter Heroes? No niestety nie mam. Ale mam dużo chętnych za to na miejsce. Odbij go na dół. Myślę, że nie będziemy kombinować i zrobimy tak. Tutaj rozbijemy tego Mirka, ale może tym w sumie rozbijemy. Lecimy z Soulfire'kiem, ale może rzucimy Duszonarium. Lecimy z Soulfire'kiem. Boom. Zdiskardujemy sobie tego, spoko. Lecimy z tymi Mirkami. I nie będziemy tak grali. Dobierzemy jeszcze karciochę i zagramy tych dwóch kiepów, co i tak dyskardujemy. I graj. A, spokojnie. Dziękuję. Jak się rzuca magnetyzm, lewo od mecha. Wskrzesz trzy mechy. No to wskrzesiłeś. Mirku, pirku. Tak, mam monthly card w IH za 5 dolarów, chyba czy za ileś tam. Jakbyś miał ochotę spytać, który. Chwilę, ile jeszcze eventy trwają? 48 godzin, czyli to będzie czwartek, tak? Tak, czwartek się będą resetować. Okej. Okay. Jakieś browarki kupię, bo pewnie jakieś rozkminki będą. Takie. Myślę, że tak zrobimy. O Boże, aż mnie szyja zabolała. Zła szyja. Dobra, myślałem, czy aby na pewno grać Kaleseta w pierwszej, ale skoro on to zagrał, to nie zagram tego, więc zagram Kaleseta. W teorii o 2 rano w piątek macie jest przejście. No wiem, tylko musiałem sobie to zobrazować. Mam nadzieję, że będą jakieś eventy takie, gdzie będę mógł coś pokombinować, bo jak znowu dostanę jakieś 3 usłe gówna, się kurwa zdenerwuję. Dobra, gramy to, bo tego nie ma sensu i gramy to. To za 5 dolców czy za 15? To za 5, ale jak mi się skończy, to kupię to za 15. Lenrock, ja nie mam siły, mi się już nie chce, naprawdę. Jak ktoś sobie tak pisze, że tam w 150 pakietach dwie legendy trafił, niech idzie z Bogiem. Ja mam ciekawsze rzeczy do roboty. Na przykład relaksowanie się moją piękną stopą. No chyba nie będziemy robić opłacalnych trade'ów, no bo co z tego, że strajduję tak i strajduję tak. I zostawię to, jak on i tak mi zabije tego. No, zrobimy taki trade, to i to, i zagramy to. Graj. Uważasz, że ta wersja może być lepsza od tej na Giantach, ale bez heala? Myślę, że tak, myślę, że może być. Dobra, zawrzyj pysk. No tutaj niestety jesteśmy w dupie, tak zwanej. Mówiąc też językiem bardziej potocznym, można powiedzieć ja pindole. Ale z takim długim, przeciągniętym pindole. Jakbyśmy byli z Francji. Pindole! O! Ja.
Aha. Teoretycznie tym deckiem możesz mieć 7-8 saronitów. No teoretycznie jestem milionerem, bo wysłałem totka. No dobra, no to chyba poruchane. Tak myślę. Zobaczymy. A właśnie. Chwilę, bo ja wysłałem ostatnio totka. Może jestem milionerem. Ej, ale byłoby zajebiście, jakbym był milionerem. Pojechałbym sobie na wakacje. Kurde. Ja poznałem się. Lotto. Co to takie powiększone? Czy ty mnie zabijasz, gościu? Ej. Wyniki wygrane. Losowanie 4-8-18. Już wiem, że może. 4-8-18. Lotto. O, już widzę, że nie wygrałem. Kurwa, no. No dlaczego? Why? Czemu nie zostałem milionerem? Zobacz, wygrane. 12 milionów bym wygrał. Ja pierdykam, panie. Co ja bym zrobił, jakbym wygrał 12 baniek? Nie wiem w sumie. Soulfire, Grzybomanta, Impiekarz. Co my tu możemy zrobić? No gówno, mówiąc językiem dosyć prostym. Można rzecz podwórkowym. No jedynie główną. Możemy zrobić tak, o. $12 milionów minus 30% podatku, minus 10%, nie 30%. Dobra, 1 nie ma, 2 nie ma, 22 jest, 20, 35 nie ma, 36 nie ma, 44 nie ma. Fuck. 1 nie ma, 7 nie ma, 21 nie ma, 32 nie ma, 44 nie ma, 46 nie ma. Fuck. 1 nie ma, 2 nie, o nie, 2 jest, przepraszam. 22 nie ma, 35 nie ma, 36 nie ma, 44 nie ma. Shit. Jeden nie ma, 7 nie ma, 21 nie ma, 32 nie ma, 40 nie ma. Kurde no. A wiedziałem, że będą takie cyfry, bo mi się kiedyś przysniły, no i dupa. I dupa, goście, no i dupa, no i dupa. No zróbmy tak. Mój przeciwnik chyba nie ogarnia za bardzo gry. Nie mów mi, jak mam żyć. Okej. No, nie dziwię się, jak ktoś jest początkujący, to może nie ogarnął, że to nie zadziała. Najlepiej. Nie no, podatek od lotto to 10%. Nie wiem, co wy tam tworzycie za jakieś matematyki nowe. Ale tak wynika. Ze wszystkich najnowszych źródeł. Czy my to chcemy zabić? No chyba chcemy, no bo co innego mam z tym zrobić. Proszę, nawet możemy sobie ten. Podatek od lotto. Wygrana w lotto jest opodatkowana podatkiem w wysokości 10%. Więc shada fuck up, jak się nie znamy. Jak się nie znamy, to się wruchamy. Elo, elo, 3, 2, 0.
Czyli jakbym wygrał 12 milionów, to 1 200 000 oddałbym państwu. Nie wiem za co, ale oddałbym. I zostałoby mi 11 milionów. Kurde, co ja bym zrobił z taką kasą? Panie! Panie! Jak se tak pomyślę, że mogłem wygrać, a nie wygrałem. ...10,8. Nie, bo był jeszcze ten... tam po 12 milionach coś tam. Imprezka dla Twitch chatu. No na pewno by była. Aczkolwiek... selekcja... byłaby też spora. To nie byłoby tak, że każdy by... że każdy by dostał zaproszenie, tylko wybrani, zaufani ludzie. Chwilę, czy my chcemy... no spróbujmy. O! Aha, nie, to tak nie zadziała. No dobra, no to zbufujemy tych wariatów i ich zagramy. No i po prostu wjedziemy w tego Mirka, no i tyle, o. Niech będzie. Mogę fotę z tobą, zaliczam się do grona zaufanych. Tak, możesz. Żebyś nie wygrał, bo byś już dla nas nie streamował. A co bym stary innego robił? Co bym miał robić, jak nie streamować? Stary, wygrywam 10 baniek w uproszczeniu. Bańkę dam matce, niech ma. Dostaję 9. Buduję chatę. No to zostaje 8, wiadomo. Jak się ma, to się to. Zostaje 8. Babka chciała samochód. No to bym jej kupili jakie tam małe coś, bo chcę małe. Ja bym chciał samochód. No i powiedzmy na konto oszczędnościowe to zostaje 7 baniek. Dwie bańki biorę sobie na giełdę, a 5 banek inwestuję w nieruchomości i se dalej streamuję. Kurwa, że też nie wygrałem, no. Ech, taki dobry plan mam, no i widzicie, no nie da się, no nie da się normalnie, no. Dobra, więc tak, ty tutaj, ty tutaj, ty tutaj. I ty tutaj, jelo. Leżeć do góry na Bahamach z Batką i kupić drinka. Nie, no dajcie spokój, wygranie 10 milionów nie sprawia, że jesteście multimilionerami, możecie do końca życia nic zrobić. Bez przesady. Mecha i Araxus kontra Gul'dan! Moja bliska, będzie moja! Stoi przed Mecha i Araxusem! A nie pierdzie, wszystko byś na giełdę dał. Nie, bo nie mam bladego pojęcia, jakby się zachować z takim kapitałem. To stare, jak ja bym wszedł w jakąkolwiek spółkę z 2 milionami, to akcje by od razu podskoczyły 10%. Więc nie, to co tak, to bym się, znaczy, no dobra, mógłbym wejść w kilka spółek. Ale nie, na pewno bym wszystkiego nie wrzucił w giełdę, nie ma opcji. Wbudowałbym jakiś blok bardziej. W sensie... wiesz, kupiłbym ziemię, wybudował blok i wynajmował w tym bloku mieszkania, albo coś w tym stylu. Wygranie 10 milionów sprawia, że się multimilionerem. No dobra, no chodziło mi o to, że jesteś chuj bogaty i możesz sobie tam bimbać. Tak dalej. Więc jak tyle wygrasz, to możesz żyć do końca życia, ale żyć właśnie brzuchem do góry. What the fuck are you talking about? Goiz. Czekajcie. Aż kalkulator uruchomię.
Mam 32 lata. Bądźmy optymistą, załóżmy, że dożyję do 72, czyli 40 lat. Wygrywam 10 milionów, podzielić na 40 lat. W sumie. No dobra, no może i faktycznie. Może i faktycznie. Tak sobie myślę. Może i faktycznie. Przez całe życie może 1-2 miliony byś wydał, jakbyś żył normalnie. Czekaj, wiem ile wydajemy z batą miesięcznie. Razy 12, razy 40. No, trochę więcej. Myślę, że nie jesteś w stanie ocenić, co byś zrobił po przepływie takiego kapitału. Oczywiście, że nie, natomiast mogę sobie pogrybać, nie? Tyle możliwości. Zróbmy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Fajnie. Na razie, Dawid. Uwolnij, uwolnij.